Cześć Wam, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj też odcinek o gołębiach. Troszeczkę Wam powiem a propos jedzenia właśnie gołębi naszych. A następny odcinek, który nagram, to już taki bardziej specjalistyczny. Trochę Wam ponagrywam na temat właśnie gołębi pocztowych. Co i jak, żebyście wiedzieli. Teraz się jeszcze przejdziemy do kurnika. Gołąbki Wam pokażę. Niektóre są, niektóre odleciały. Tam sobie siedzą. Tutaj też już nie będę im otwierał gołębnika, ale o, wszystkie sobie tam siedzą. Słuchajcie, przejdę się do miejsca, pokażę Wam, gdzie trzymamy jedzenie dla nich. Pokażę Wam w ogóle czym, co one dostają jeść. Tutaj kury już wyjadły, rano im dawałem. O, kurki. Trochę Wam pokażę co i jak. Słuchajcie, nie chcę robić reklamy, więc zabiorę może to. O, a tu Wam pokażę. Zobaczcie, to jest jedzenie właśnie dla gołębi. Tu mają miseczkę, tą miseczkę się daje i potem się sypie właśnie do karmideł dla nich. Tutaj mają zboże, tu jest pszenica, jakaś kukurydza. Różne składniki. A zaraz Wam pokażę, co ogólnie się znajduje. Jeżeli chodzi o producentów karm, to my stosujemy różnych. Nie mamy jakiegoś swojego jedynego, gdzie karmimy właśnie, tylko mamy różnych. Mamy taki targ, słuchajcie, u nas dla gołębi i po prostu kupujemy takie różne smakołyki dla nich. Tak to wygląda. Już przejdziemy może jeszcze. Nie ma tu tych witamin. Wiecie, chciałem Wam jeszcze te witaminy pokazać dla nich, ale niestety chyba obecnie Wam nie pokażę, bo ich nie mam. Chyba się właśnie skończyły. Będzie trzeba jechać w piątek i kupić. Ale tak, no to głównie to im dajemy. Jeżeli chodzi o karmienie, no to raz dziennie się im sypie. Sprząta się mniej więcej raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie. Wodę wiadomo codziennie, raczej mają wymienianą na świeżą po prostu. O, kurki sobie w budzie siedzą. Także jeszcze się przejdziemy, Wam pokażę. Dzisiaj taki krótki odcinek, a jutro już coś takiego bardziej, wiecie, o gołębiach pocztowych. Konkretnie Wam nagram, żebyście mieli, jakie my hodujemy te gołębie, jakąś tam wiedzę większą. Jakbyście chcieli sobie może sami kupić. O, jeszcze a propos, zobaczcie, tutaj jest takie okienko, nie wiem czy to widać, teraz się wyostrzyło. I to okienko na ten moment jest zamknięte, a tu jest taki sznureczek i tak jak Wam pokazywałem, tam na samym końcu jest właśnie taki słupek i naciąga się tą linkę i po prostu to okienko się otwiera i wtedy te gołąbki mogą sobie wychodzić, nie? Tak fajnie pomysłowo zrobione. O. Tutaj sobie wszystkie chodzą. Ten mi się bardzo podoba, powiem Wam, właśnie taki ala dalmatyńczyk. Te są pocztowe, też są trochę inne gołąbki. Ale to mówię, nagram Wam odcinek, tam jeszcze jeden siedzi w skrzynce, nie wiem dlaczego. Został tam usadowiony. Bo to jest w ogóle samiczka. Okej. Także tak, jeszcze rzut na kurnik. Czy jakieś jajka są? O, zobaczcie, jajka trzeba pozbierać tu też. Tutaj kurki sobie siedzą, tu jajeczka. Także tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Jeżeli Wam się odcinek podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo widzę, że bardzo dużo ludzi ogląda i ogląda filmy, a sporo ludzi nie subskrybuje kanału, więc jeżeli Wam się podobają filmy, no to możecie zostawić tam jakąś łapkę, zawsze to motywuje do dalszego nagrywania. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. O, zobaczcie jeszcze jakie właśnie
tutaj pióra. To wszystko będzie trzeba oczyścić kiedyś. Nie wiem, czy będzie czas na to, ale będzie trzeba oczyścić, bo zobaczcie, jak to wygląda. Także tak, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.